Sylwetki polskich gangsterów. Gangi Bydgoszczy. Waldemar W., pseudonim Książę, już w młodości popadł w konflikt z prawem. Na początku lat 80. trafił do poprawczaka, a przed sądem po raz pierwszy stanął w wieku lat 18. Skazano go na 2,5 roku więzienia za włamanie do pawilonu Jacek na bydgoskich Bartodziejach. Po raz kolejny Waldemar W. za kraty trafił w 1989 roku. Otrzymał wtedy wyrok 4 lat pozbawienia wolności za napad i posiadanie fałszywych dokumentów. Na początku lat 90. książę, noszący wcześniej pseudonim Hiszpan, zorganizował wokół siebie grupę przestępców, z którymi zaczął przejmować interesy w bydgoskim półświatku. Gang wyłudzał towary i kredyty, egzekwował długi i wymuszał okupy. W pewnym momencie o wyczynach Waldemara W. stało się na tyle głośno, że tygodnik Wprost umieścił go na liście 10 najbardziej niebezpiecznych przestępców w kraju. W 1996 roku książę wziął udział w głośnym najeździe na hotel Ciniewski pod Włocławkiem. Ponad 60 mężczyzn napadło wówczas na położony nad jeziorem pensjonat w celu zaatakowania jego właściciela, Włodzimierza C., bossa włocławskiego półświatka. Gangsterzy, uzbrojeni w broń palną, kije bejsbolowe i noże, zaczęli demolować budynek, strzelając w jego fasadę i wybijając szyby. Osoby znajdujące się wewnątrz hotelu odpowiedziały ogniem, w wyniku czego rannych zostało 2 napastników, w tym Janka, pseudonim Czyżyk, najprawdopodobniej organizator całego zajścia. Najazd na hotel miał być pokazem siły, a także odwetem za wcześniejsze zdemolowanie przez ludzi Włodzimierza C. lokalu Czyżyka. Gangsterzy uprowadzili również żonę właściciela hotelu, a następnie pozostawili ją w lesie. Policja, która przyjechała na miejsce strzelaniny, zatrzymała kilkudziesięciu mężczyzn. Proces w tej sprawie, mimo iż trwał bardzo długo, zakończył się symbolicznymi wyrokami, gdyż zarówno napastnicy, jak i ofiary solidarnie zasłaniali się niepamięcią. Książę przeżył liczne zamachy na swoje życie. W samym tylko 1999 roku 3-krotnie próbowano go zabić. W lutym na ulicy Dworcowej w Bydgoszczy doszło do wybuchu bomby podłożonej pod jego Mercedesem. Stracił wówczas obie stopy. W kolejnym zamachu na klatce bloku na Bartodziejach życie księcia uratował jego ochroniarz, który ruszył z bronią na zamachowca. Ochroniarz zginął podczas strzelaniny, a ranny zamachowiec został później skazany na dożywocie. Mówi się, że napastnik został wynajęty przez gang Pruszkowski albo powiązanego z nim Henryka L., pseudonim Lewatywa. Ten ostatni początkowo współpracował z księciem, jednak od kiedy postanowił działać pod patronatem gangu Pruszkowskiego, drogi gangsterów się rozeszły. W czasie kolejnego ataku na księcia podziurawiono kulami czerwone BMW, którym wracał z żoną do domu. Oprócz zniszczonego auta nikt jednak nie ucierpiał. Książę został skazany za gwałt, którego dopuścił się w połowie lat 90. oraz inne przestępstwa. Wyszedł na wolność dopiero w 2007 roku. Przez lata nieobecności Waldemar W. stracił swoją pozycję w półświatku. W 2011 roku rozbito najmocniejszą bydgoską grupę przestępczą, gang Tomasza B., pseudonim Kaddafi. Dla księcia była to okazja, aby odzyskać straconą pozycję. Wiosną 2012 roku na policję zgłosił się pracownik PKO w Nakle. Roztrzęsiony mężczyzna opowiedział o tym, jak kilku mężczyzn wywiozło go do lasu i, grożąc maczetami, wyłudziło kilkanaście tysięcy złotych. Bandyci nakłaniali również ofiarę, aby rozprowadzała dla nich narkotyki, grożąc śmiercią w wypadku odmowy. Przestępcy przez cały czas przekonywali pracownika PKO, iż są gangsterami z górnej półki. Policji bardzo szybko udało się zatrzymać 5-osobową szajkę mężczyzn w wieku od 21 do 31 lat. Jej liderem okazał się sam Waldemar W. Książę. Tego ostatniego policja szukać jednak nie musiała, gdyż przebywał właśnie w zakładzie karnym, skazany wcześniej za inne przestępstwa. Podczas wywiadu przeprowadzonego w 1999 roku dziennikarka zapytała księcia: „Nie żal panu?”
Czego? Nóg, życia zmarnowanego. Jakiego zmarnowanego? Ja lubię robić to, co dotąd robiłem. Lubię broń, szybkość, adrenalinę. Ja nie mógłbym chodzić do pracy i pensji brać. To jest przecież strasznie nudne. Ale tym, którzy prowadzą takie nudne życie, nikt nie podkłada bomb. Mówię jeszcze raz, że nie żałuję. Naprawdę, czy się to wam podoba, czy nie? Taki już jestem. Henryk L., znany jako Lewatywa, na początku swojej gangsterskiej działalności współpracował z Waldemarem W. Przestępcy mieli nawet wspólny proces za ściąganie haraczy, jednak ich drogi rozeszły się, gdy Henryk L. postanowił robić interesy z Pruszkowem. Mimo że Lewatywa gościł w Bydgoszczy samego Pershinga, mówiono, że nie jest on dla niego partnerem w interesach, a jedynie dojną krową dla grupy pruszkowskiej. Książę był przeciwny wpuszczaniu obcych do miasta, co w efekcie doprowadziło do licznych zamachów z jednej i z drugiej strony. W 2000 roku 38-letni Henryk L. wziął ślub cywilny ze swoją 29-letnią partnerką. Kiedy nowożeńcy wracali do mieszkania przy ulicy Traugutta, ktoś postrzelił gangstera w plecy. Kula, która prawdopodobnie miała trafić w serce, roztrzaskała Lewatywie staw barkowy i poszarpała ścięgna. Po tym wydarzeniu na łamach ekspresu bydgoskiego pojawiło się oryginalne ogłoszenie. Wyznaczono bowiem nagrodę 30 tysięcy złotych za informację lub doprowadzenie do sprawców zamachu na Henryka L. Ogłoszeniodawcy gwarantowali 100% anonimowość. W tym samym roku doszło również do głośnego zatrzymania Lewatywy na stadionie Polonii. Gangster przyjechał tam swoim Mercedesem z dwoma kompanami. Początkowo nie chciano go wpuścić na teren stadionu wejściem dla VIP-ów. Jednak po interwencji kogoś z działaczy otwarto bramę. Mężczyźni, którzy pojawili się z Lewatywą, mieli przypięte do pasków pistolety. Ktoś wówczas powiadomił policję o przyjeździe uzbrojonych mężczyzn. W efekcie Lewatywa oraz towarzyszący mu Adam S. i Krzysztof B. zostali aresztowani i skazani na 3 miesiące aresztu za posiadanie broni bez zezwolenia. Kolejny raz Lewatywę aresztowano w 2003 roku. Został wtedy oskarżony o współudział w zabójstwie Piotra Karpowicza, dyrektora bydgoskiego oddziału PZU. Do morderstwa doszło 19 stycznia 1999 roku. Wtedy to na parkingu pod ubezpieczalnią do Karpowicza podbiegł młody mężczyzna, który postrzelił go 2 razy w głowę. Dyrektor zmarł kilka godzin później w szpitalu. O zlecenie zabójstwa oskarżono byłego dealera BMW Tomasza G., a powodem zamachu miało być odkrycie przez Karpowicza przestępstw związanych z wyłudzeniem odszkodowań. Tomasz G. zabójstwo zlecić miał właśnie Lewatywie, a ten z kolei wyznaczył do mokrej roboty Adama S., Smołę. W październiku 2014 roku Lewatywa opuścił mury bydgoskiego Fordonu, gdzie odbywał karę 11 lat pozbawienia wolności za kierowanie grupą przestępczą. Sąd przychylił się do wniosku o przerwę w wykonaniu kary ze względu na zły stan zdrowia osadzonego. 2 miesiące po jego wyjściu z więzienia zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Karpowicza, w którym Lewatywa został skazany na 25 lat więzienia. Gangster nie wrócił jednak za kratki, a ślad po nim zaginął. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wpadł kilka miesięcy później w Essen, w Niemczech. Warto dodać, iż po ogłoszeniu wyroku w sprawie Karpowicza pozostali oskarżeni także uciekli policji. Jakiś czas później Tomasz G. i Adam S. sami zgłosili się jednak na komendę. Wyrok w sprawie zabójstwa dyrektora PZU zapadł pod koniec grudnia 2014 roku. Tomasz G. został wówczas skazany przez bydgoski sąd na 25 lat pozbawienia wolności za zlecenie tego przestępstwa. Taką samą karę otrzymał również Henryk L. pseudonim Lewatywa oraz Adam S. pseudonim Smoła, cyngiel gangu. Po skutecznej apelacji obrońców w kwietniu 2016 roku proces rozpoczął się po raz trzeci. Żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy. Po księciu i Lewatywie przyszedł czas na Tomasza B., pseudonim Kaddafi, który przejął po nich kontrolę nad bydgoskim półświatkiem. Według informacji śledczych z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy
Jego gang miał wymuszać haracze, nakłaniać do prostytucji i czerpać z niej korzyści. Ponadto podejrzewa się, iż w latach 2001-2011 rozprowadzili oni ponad tonę amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy o łącznej wartości 21 milionów złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 131 osób. W przestępczą działalność zaangażowanych mogło być jednak nawet kilkaset osób, w tym dealerów i hurtowników. Gang Kaddafiego wymuszał również haracze od dealerów, którzy działali na własną rękę. Sytuacja taka miała miejsce między innymi w przypadku punktu przy ulicy Pomorskiej 88, nazywanego potocznie sklepikiem. Jak ustalili śledczy, w miejscu tym sprzedawano każdej soboty kilkaset porcji amfetaminy i kilkadziesiąt marihuany. Proceder ten miał trwać od 2004 roku do jesieni 2013 roku, a dealerzy płacili haracz Kaddafiemu nawet wtedy, gdy ten siedział w areszcie. Policja przypuściła szturm na grupę Kaddafiego w grudniu 2011 roku o świcie. Antyterroryści staranowali drzwi Kaddafiego oraz pięciu jego najbliższych współpracowników. W kolejnych miesiącach doszło do następnych zatrzymań. W efekcie działań policji w stan oskarżenia postawiono ponad 100 osób. Sam Kaddafi opuścił areszt za poręczeniem majątkowym w wysokości 100 tysięcy złotych. Pozostali oskarżeni również odpowiadają z wolnej stopy. Wyjątkiem jest Maciej B. Maciula, na którym ciąży zarzut zabójstwa 24-letniego dilera w Tryszczynie. Proces gangu Kaddafiego ruszył wiosną 2015 roku.